Zanieczyszczenie środowiska naturalnego to jeden z najpoważniejszych problemów dla naszej planety w XXI wieku. Rocznie do mórz i oceanów trafia około 13 milionów ton plastików. Z tego powodu około miliona zwierząt niepotrzebnie ginie. Pomyślmy, co każdy z nas może zrobić dla środowiska. Nie używaj plastikowych naczyń, sztućców i słomek. Podczas zakupów korzystaj z torby materiałowej. Kupuj odzież z naturalnych tkanin. Inwestuj w jakość, nie w ilość. Pij wodę z kranu, jest zdrowa i smaczna. Kupuj napoje w szklanych butelkach. Unikaj kosmetyków ze sztucznymi składnikami. Wybieraj dobrej jakości zabawki. Posłużą nie tylko Twoim dzieciom. Polska wytwarza rocznie około miliona ton plastików, czyli każdy z nas produkuje ich ponad 27 kg. Zróbmy wszystko, aby ich było mniej. Anita Mańska, witam i zapraszam na dzisiejsze wydanie informacji biłgorajskich. Sprawdzaliśmy, jak przedstawiają się szczepienia w biłgorajskich szkołach. Jeżeli nie będzie tego wzrostu tych ilości zaszczepień, obawiam się, że grozi naszej młodzieży znowu nauczanie zdalne. Za nami kolejne spotkanie radnych. Czyli gdybyśmy otrzymali to dofinansowanie, to te zadania zostałyby zrealizowane bez udziału własnego. W informacjach czas na inwestycje miasta. Jest to ulica, która łączy ulicę Partyzantów z ulicą Rożnówko-Stawy. W Biłgorajskim Centrum Kultury odbyła się konferencja dotycząca przeciwdziałania przemocy domowej. My bardzo często mówimy do kory nowej, czyli do wiedzy, a tak naprawdę te emocje są głębiej. W piątek obchodziliśmy 82. rocznicę agresji Rosji Sowieckiej na Polskę. Historia zawsze jest nauczycielką życia. W przyszłym tygodniu odbędzie się konferencja poświęcona akcji Sturmwirt. Myślę, że to może być znakomite kompendium wiedzy na temat wydarzeń w czerwcu 1944 roku. Do Biłgoraja przyjechał Teatr Polska. Za dużo dałeś im, Panie Boże, potencjału, za dużo. A teraz ważna informacja dla uczniów. Zapraszamy do konkursu Zakorzenieni. Chcemy bardzo zachęcić młodych ludzi do tego, żeby sięgnęli do swoich korzeni. Żeby zatrzymali się, spojrzeli wstecz, poodkrywali historie rodzinne albo historię swojego miejsca. W kończącym się właśnie tygodniu Lubelszczyzna niemal codziennie była na pierwszym miejscu w Polsce pod względem zachorowań na COVID-19. Po dwóch tygodniach nauki trzy klasy jednej z biłgorajskich podstawówek przebywają na kwarantannie. Tymczasem do szkoły podstawowej nr 1 trafiło pismo od rodziców, w którym czytamy m.in. Nie wyrażamy zgody, by nasze dziecko uczestniczyło w rozmowach mających na celu przekonywanie do skuteczności przeprowadzania eksperymentów medycznych na dzieciach zwanych szczepionkami na COVID. Treść pisma odczytał burmistrz Janusz Rosłan podczas sesji Rady Miasta. Na 989 uczniów biłgorajskich podstawówek według danych na dzień 15 września zaszczepiło się jedynie 14 uczniów, a po dwóch tygodniach roku szkolnego już trzy klasy są na kwarantannie, bo wykryto zakażenia COVID-19. Akcja szczepień przebiega bardzo powoli, mówił podczas sesji burmistrz Janusz Rosłan. Jeżeli nie będzie tego wzrostu tych ilości zaszczepień, obawiam się, że grozi naszej młodzieży znowu nauczanie zdalne, a to wiadomo, że wiąże się i z gorszymi wynikami nauczania, jak również z innymi problemami nawet natury psychicznej, bo uczniowie po prostu nie są w stanie znieść siedzenia przez cały rok przy komputerach. W trakcie sesji burmistrz Rosłan poinformował również o piśmie, jakie pojawiło się w ostatnim czasie, a dotyczy szczepień i obostrzeń związanych z koronawirusem, również opieki medycznej w szkole. Pismo zostało skierowane przez rodziców jednego z uczniów do dyrekcji szkoły podstawowej nr 1. Nie wyrażamy zgody na prowadzenie w stosunku do naszego dziecka żadnych działań polegających na pomiarze temperatury, narzucaniu obowiązku zakrywania ust i nosa, narzucaniu obowiązku dezynfekcji rąk, umieszczaniu w izolatorium, testowaniu, pobieraniu krwi, podawaniu leków, szczepieniu, wszelkich zabiegów medycznych i pogadanek.
nie wyrażamy zgody na żadne czynności ze strony pielęgniarki w stosunku do naszego dziecka, ani na przekazywanie danych do sanepidu bądź innym instytucjom. Wyjątkiem jest udzielenie pierwszej pomocy ratującej życie. Nie wyrażamy zgody, aby nasze dziecko uczestniczyło w spotkaniach, rozmowach, pogadankach mających na celu przekonywanie do skuteczności przeprowadzania, cytuję, eksperymentów medycznych na dzieciach zwanych szczepionkami na COVID. Nie wyrażamy zgody, aby pracownik szkoły lub osoba z zewnątrz namawiała do udziału w tym eksperymencie medycznym nasze dziecko. Jeśli Państwo słuchają lub oglądają, prosimy być odpowiedzialnym za swoje dzieci i zachęcać do szczepienia, mówił burmistrz Janusz Rosłan. Zaufajmy rozumowi. Miasto Biłgoraj złożyło wnioski do programu Polski Ład na zadania z zakresu infrastruktury sportowej i drogowej. Łączna wartość zadań to 23 miliony złotych. O jakich inwestycjach mowa? Pierwszy wniosek dotyczy inwestycji przy biłgorajskich szkołach. Mowa o zadaniu pod nazwą budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 w Biłgoraju. Podczas sesji burmistrz Janusz Rosłan poinformował, że wnioskowana kwota do programu Polski Ład to 11 milionów 800 tysięcy złotych, a gmina miasto Biłgoraj przekazała do Banku Gospodarstwa Krajowego ostateczne wersje wniosków pod koniec sierpnia. Całość zadania oszacowano na 15 milionów złotych. W ramach zadania przewidziano budowę Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1. W tym pozyskano na to zadanie kwotę 3 200 000 zł z programu Sportowa Polska oraz budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Biłgoraju. Stąd ta kwota 11 800 000 zł, bo jeżeli od 15 odejmiemy 3200, to zostanie 11 800, czyli gdybyśmy otrzymali to dofinansowanie, to te zadania zostałyby zrealizowane bez udziału własnego. Drugi wniosek złożony przez miasto do programu Polski Ład dotyczy dofinansowania na przebudowę ulic Piłsudskiego i Narutowicza. Na te dwa zadania złożyliśmy również wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I zostały te kwoty tak wyliczone, że w programie Polski Ład przewidziano otrzymanie dotacji w wysokości 50% z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania z programu Polski Ład, to wtedy przynajmniej będzie szansa na otrzymanie środków z programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Przy tej okazji chcę podziękować posłance Beacie Strzałce za zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczyłem i podczas którego rozmawialiśmy o składanych przez miasto wnioskach, mówił podczas sesji burmistrz Rosłan. Pani poseł zapoznała się z naszymi wnioskami, zaproponowała pewne korekty wniosków, które oczywiście uwzględniliśmy i dziękuję serdecznie pani poseł za pomoc i zaangażowanie. Całkowita wartość wniosków na inwestycje drogowe i infrastrukturę sportową to 23 miliony złotych. W informacjach czas teraz na inwestycje miasta. Tym razem realizowane są one w osiedlu Piaskim. Tam już w listopadzie mieszkańcy ulicy Tadeusza Piskora będą korzystać z nowej drogi, a szczegóły już za chwilę w naszym materiale. Pogoda sprzyja realizowaniu kolejnych inwestycji miejskich. Mieszkańcy ulicy Tadeusza Piskora już w listopadzie będą mogli korzystać z nowej drogi. Dzisiaj jesteśmy na osiedlu Piaski, tym razem, gdzie miasto realizuje budowę ulicy generała Tadeusza Piskora. Przypomnę, że jest to ulica, która łączy ulicę Partyzantów z ulicą Rożnów-Kostawy. Zadanie to, mimo niewielkiego zakresu, bo długość budowanej ulicy to 220 metrów, cała ulica generała Piskora ma 390 metrów, ale te 220 metrów pozostawało do tej pory o nawierzchni gruntowej. Zatem Rada Miasta uchwaliła budowę tego odcinka i obecnie go realizujemy. W pierwszym półroczu referat inwestycji przygotował dokumentację projektową, stosowne pozwolenia na budowę. W lipcu ogłoszony został przetarg, a w sierpniu przekazano plac budowy. Koszt robót budowlanych to prawie 500 000 zł. Obecnie realizowane są roboty z rozbudową oświetlenia energooszczędnego typu LED. Ja przypomnę, że wykonamy tutaj jezdnię o szerokości 6 metrów, o nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią ścieralną wysokogatunkową SMA, rozbudowę oświetlenia, 9 kompletów lamp i zjazdy do posesji.
Planowany termin zakończenia inwestycji realizowanej w osiedlu Piaski to pierwsza dekada listopada. Współdziałanie służb publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Pod takim hasłem w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbyła się konferencja zorganizowana przez Starostwo, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Komendę Powiatową Policji, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Celem konferencji było zwiększenie skuteczności i efektywności działań pomocowych realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy. Konferencja Współdziałanie służb publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej skierowana była do instytucji i służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy. Jej celem było zwiększenie skuteczności i efektywności działań pomocowych. Zaprosiliśmy tutaj wszelkie jednostki, które mają do czynienia z zagrożeniem występowania przemocy, więc wszystkie OPS-y, kuratorów sądowych, są tutaj włodarze też właśnie gmin. Dlatego chcieliśmy dotrzeć do jak najszerszego grona. Oczywiście jest policja, są wszystkie jednostki starostwa powiatowego, które mają w swym zakresie właśnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Im szybsza reakcja, tym mniejsze będą szkody wyrządzone przez przemoc, dlatego ta interdyscyplinarność jest niezwykle istotna, ponieważ pomaga synchronizować działania i koordynować je w taki sposób, by jak najszybciej dotrzeć z pomocą do osób najbardziej potrzebujących. Każda z naszych jednostek, właśnie z jednostek starostwa powiatowego, generalnie każda z jednostek powiatu ma swoje zadania. Te zadania się oczywiście przenikają, one się w niejednokrotnych płaszczyznach pokrywają, natomiast samą specyfikę różnią detale. I tak jeżeli na przykład poradnia psychologiczno-pedagogiczna zajmuje się stricte dziećmi, pomaganiem dzieciom, ośrodek interwencji kryzysowej zajmuje się bardzo obszernym już tutaj zakresem, bo i dzieciom, i nastolatkom, i dorosłym. W zasadzie wchodzimy wszędzie tam, gdzie jest kryzys, nie rozróżniamy, nie grupujemy. Natomiast PCPR tutaj też oczywiście z pieczą zastępczą, z poradnictwem psychologicznym. Każdy z nas ma jakby za zadanie właśnie i na celu, żeby znaleźć się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i przy odpowiednich osobach. Podczas konferencji Anna Klimek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji, mówiła m.in. o natychmiastowej izolacji sprawców przemocy w rodzinie, natomiast o sytuacjach kryzysowych w rodzinie i roli placówek takich jak Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie opowiadały Edyta Ludwik, Małgorzata Zygmunt i Aleksandra Popowicz. Aż dwie prelekcje przygotowała pedagog Maria Decker, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Dlatego tu jednak przygotowanie i każde przygotowanie nas trochę zmiękcza, pokazuje też takie pokłady, co do których nie zdajemy sobie sprawy, bo ich nie widzimy. Trochę to, co dzisiaj powiedziałam, że my bardzo często mówimy do kory nowej, czyli do wiedzy, a tak naprawdę te emocje są głębiej dużo, tak? Już nie mówiąc o ciele, gdzie to jest jeszcze głębiej. I trzeba znać te nowe metody, nowe sposoby docierania do człowieka. No, nie jest tak, że wszyscy to samo mają robić. No, inne zadania ma policjant dzielnicowy, inny pracownik socjalny, czy psychoterapeuta, który jeszcze taki, co się zajmie terapią traumy jakiejś, nie? Więc według swoich zadań, według swoich kompetencji, ale zdecydowanie moje doświadczenie takiej interdyscyplinarnej pracy pokazuje, że ten przysłowiowy słoń, którego obchodzimy jako ślepcy, którym jest rodzina i bardzo skomplikowane często, no ma szansę być jakby zaproszony do współpracy bez krzywdzenia, bo jak była dzisiaj o tym mowa, my niechcący i bezwiednie możemy też kogoś skrzywdzić. Równie ważna jest pomoc i oparcie, które osoby poszkodowane powinny uzyskać wśród najbliższej rodziny, przyjaciół i reagowanie, szybkie reagowanie na zaistniałą sytuację. Łatwo się mówi, żeby się proszę się nie bać, nie? Bardzo często ludzie sami jak są świadkami nawet przez drzwi, że jest jakaś przemoc, to się po prostu tego boją. Natomiast wystarczy naprawdę, tutaj nie jest to kwestia złożenia do sądu, gdzie no, nie można być takim anonimowym, ale w tym momencie, jeżeli się pójdzie do ośrodka pomocy społecznej, czy na policję, nie że zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa, tylko żeby się tym zainteresować, tak? To ja mogę być anonimowym, natomiast no tutaj dzisiaj było o tym mowa wielokrotnie, że jak się z tym czeka latami, to w którymś momencie te osoby doświadczające przemocy odmawiają przyjmowania pomocy, dlatego że w nią już nie wierzą, tak? Dlatego tutaj rola rodziny, też bliskich, znajomych, którzy wspierają, nie że ktoś zostanie z tym sam, bo to
No, widziałam trud przechodzenia przez te procedury. To nie jest takie proste, ale jeżeli ktoś jest wsparty, czuje się bezpiecznie, to przechodzi. A potem się nagle otrząsa i mówi, jak ja mogłam tego nie zrobić? Ale już jest w innej bajce, już jakby jest trochę w innym świecie, tak? Ma głowę oczyszczoną z tego strachu, lęku. Konferencja zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Komendę Powiatową Policji, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Maria Dekert będzie również gościem rozmowy. Zapraszam i zachęcam. A 17 września obchodziliśmy 82. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w naszej historii. W tym dniu wspólnie oddawaliśmy hołd bohaterom i ofiarom II wojny światowej. 17 września 1939 roku o świcie Armia Czerwona przekroczyła granice Rzeczpospolitej. Wypełniony został tajny protokół niemiecko-sowieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow zawarty w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku. Wojska sowieckie bez wypowiedzenia wojny na całej linii przekroczyły granicę z Polską, a rząd polski ewakuował się do Rumunii. W piątek na cmentarzu przy ulicy Lubelskiej obok Krzyża Katyńskiego odbyły się oficjalne uroczystości związane ze wspomnieniem 82. rocznicy tych wydarzeń. Pamiętajmy dziś o wszystkich, którzy poświęcili życie dla ojczyzny, mówił podczas mszy na cmentarzu ksiądz Józef Flis. Wszystkich, którzy polegli w walce o wolność ojczyzny, we wszystkich powstaniach, wojnach, ruchach narodowych i społecznych, we wszystkich poczynaniach i wysiłkach w najszlachetniejszych porywach pełni żywej wiary. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że wolna ojczyzna jest dla nas wielkim darem. Wkraczająca 17 września 1939 roku na ziemię Rzeczypospolitej Armia Czerwona zachowywała się równie okrutnie jak wojska niemieckie. Przykładów zbrodni popełnianych na polskich wojskowych, policjantach i cywilach jest wiele. W starciu z Armią Czerwoną zginęło około 2,5 tysiąca polskich żołnierzy, a około 20 tysięcy było rannych i zaginionych. Do niewoli sowieckiej dostało się około 250 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 10 tysięcy oficerów. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Te wszystkie wydarzenia sprzed 82 lat dotyczyły konkretnych rodzin, konkretnych osób, mówił starosta Andrzej Szarlip. Nie myślmy o tym jako o dawnych czasach, wydarzeniach, które nas nie dotyczą, bo to one determinują teraźniejszość. Historia zawsze... Zawsze jest nauczycielką życia. Te słowa ja zapamiętałem z okresu, kiedy byłem uczniem, kiedy przekazywali mi to moi nauczyciele i w tych słowach jest głęboka prawda. Musimy uczyć się z tych wydarzeń historycznych, z tych trudnych wydarzeń, trudnych, mających swoje konsekwencje w postaci wywózek, w postaci aresztowań, śmierci wielu osób, w postaci Katynia. Przez lata nie można było o tym mówić. Ta historia determinuje i kształtuje obecnego Polaka, obecnego mieszkańca naszej ojczyzny. Piszę dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny.
panno młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł za mnie przytulbą. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. To były największe akcje przeciwpartyzanckie II wojny światowej, a rozgrywały się na naszych ziemiach. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej organizuje konferencję poświęconą akcji Sturmwirt. Właśnie taki kryptonim miały niemieckie plany zniszczenia oddziałów partyzanckich. Oto szczegóły konferencji. 22 września w środę o godzinie 10 zapraszamy do auli pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia ONZ w Biłgoraju na konferencję poświęconą akcji Sturmwirt i bitwie pod Osuchami w czerwcu 1944 roku. Akcja Sturmwirt 2 została przeprowadzona w lasach Puszczy Solskiej. Punktem kulminacyjnym była bitwa pod Osuchami. Cel akcji był jeden – całkowite zniszczenie oddziałów partyzanckich, które w lasach na tym terenie, ale również w miastach paraliżowały niemiecką komunikację. Te działania poprzedziła akcja Sturmwirt 1 w Lasach Janowskich. Konferencja w Liceum Ogólnokształcącym imienia ONZ dotycząca tych wydarzeń odbędzie się w ramach programu Warto być Polakiem, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Myślę, że to może być znakomite kompendium wiedzy na temat wydarzeń w czerwcu 1944 roku, tym bardziej, że zamierzeniem muzeum jest wydanie drukiem materiałów posesyjnych i co ciekawe, te materiały będą dostępne już na konferencji. Referaty, a będzie ich 6, które będą wygłoszone na konferencji, będą dotyczyły zarówno przebiegu akcji Sturmwirt 1, a więc i bitwy na Porytowym Wzgórzu i też specjalnie oddziału Ojca Jana, polskiego oddziału, ale też będzie jeden referat dotyczył akcji Sturmwirt 2, przebiegu wydarzeń. W programie konferencji znalazły się też referaty na temat pacyfikacji ludności w powiecie biłgorajskim w świetle niemieckich dokumentów, szkoleń wojskowych na terenie obwodu AK Biłgoraj. Pojawi się także temat poświęcony uczestnikom zgrupowania AK i batalionu chłopskich w bitwie pod Osuchami. W biłgorajskiej kapsule czasu, która w piątkowe popołudnie została zaplombowana, a za 100 lat ma zostać ponownie otwarta, umieszczone zostały m.in. pamiątki i ważne dokumenty. Mieszkańcy miasta i nie tylko zostali zaproszeni najpierw na oficjalną część wydarzenia, a następnie na artystyczną, podczas której na scenie amfiteatru zaprezentowały się 4 zespoły. Nie zabrakło oczywiście pokazu laserów, a teraz zapraszam na relację. W piątkowe popołudnie w Biłgoraju w 443 urodziny miasta z okazji zakończenia inwestycji pod nazwą Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraja i odbudowa zdegradowanego budynku przy ulicy Kościuszki z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych została zamknięta biłgarajska kapsuła czasu. Ma być ponownie otwarta za 100 lat. Po oficjalnej części zaproszono do wspólnej zabawy. Były m.in. pokazy karate, warsztaty bębniarskie, zumba, a nawet konkurs plastyczny. Na specjalnie przygotowanej scenie nie mogło zabraknąć koncertów, a te rozpoczął występ zespołu kameralnego. Zespół działa przy Biłgorajskim Centrum Kultury od kilku lat, a w jego skład wchodzą młodzi ludzie, którzy uczęszczają do szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. W ich wykonaniu słyszeliśmy piękne tanga, przede wszystkim tango nuevo, głównie tanga Astora Piazzolli, ale też muzykę filmową, estradową i etniczną. Przejmujący liryczny głos i nastrojowe melodie człowieka orkiestry to muzyczna siła duetu Ohio, który tworzą Karolina Bzdyra i Krzysztof Demidowski. I że mogłam zanurzyć głowę w jego istnieniu.
przy zdrowym rozsądku i że mogłam zanurzyć głowę w jego istnieniu. Mieszkańcom Biłgoraja Big Bandu, zespołu działającego przy BCK, nie trzeba przedstawiać. Podczas uroczystości mogliśmy posłuchać utworów zarówno polskich, jak i zagranicznych wykonawców. Nie zawiedli i tym razem, zwłaszcza że Czesław Pachuta, założyciel zespołu, miał tego dnia tak wyjątkowego pomocnika i nowego fana Big Bandu. Michalina Lipińska po prostu skradła serca najmłodszych i nie tylko najmłodszych. Zaczynała jako aktorka teatralna sceny amatora BCK i wokalistka zespołu Kanan. Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na kierunku jazz i muzyka estradowa tylko utwierdziły ją w przekonaniu, że muzyka jest jej przeznaczeniem. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Na zakończenie części artystycznej wystąpił zespół Bonum Voces, czyli Piękne Dźwięki. W wykonaniu zespołu słyszeliśmy energetyczne utwory wykonywane w ambitny i nowatorski sposób, które sięgają korzeniami rdzennej muzyki narodów świata. Była to niepowtarzalna okazja, aby wsłuchać się w melodie, które przetrwały wieki i nieco bliżej poznać odległe kultury. To również ci najmłodsi czekali najwytrwalej na nocny pokaz laserów, który zaplanowany został na zakończenie uroczystości. Projekt Teatr Polska organizowany jest przez Instytut Teatralny. Powstał, by skracać dystans między teatrem a publicznością z miejscowości, gdzie teatru nie ma. Podczas 13. edycji wydarzenia odbędzie się 150 pokazów spektakli w 75 miejscowościach. Dotarli i do Biłgoraja w poniedziałkowy wieczór w Biłgorajskim Centrum Kultury. Widzowie mogli zobaczyć spektakl Gdy przyjdzie sen. To kto wiesz? Trudna wieś, bo po jednej stronie góra, po drugiej góra, a ona taka jakby w kotle schowana, to trudna wieś. Ta niemal pusta scena i kilkanaście krzeseł tworzy scenografię. I tu pytanie. Przedstawienia czy może wizji lokalnej? Bo z minuty na minutę przekonujemy się, że jesteśmy świadkami odtworzenia zdarzeń, jakie już nastąpiły. Gdy przyjdzie sen, to poetycki dramat o tych, którzy nie chcieli podporządkować się regułom wiejskiej społeczności. Nie pasują do niej i do miejsca, w którym wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą. Za dużo dałeś im, Panie Boże, potencjału. Za dużo. Ojcze. Za dużo. Waśka była? Była. Spowiadała się?
Chciała. Co mówiła? Za dużo. Ale ksiądz powiedział. Nie jestem duskiem po życiu, jak pies dąbał po trawie, prawda? Niech ojciec powie, czy nieprawda? Ja tylko ucho jestem. A ona durna. Sam jesteś durny, Jasiek. I wyszedł Jasiek z kościoła i Basie na drodze dojrzał i do Basi dobiega. Baśka, główna bohaterka, chce bez wątpienia więcej, innego życia, innego po prostu niż tutaj, we wsi zapomnianej przez Boga. Nawiązuje romans, który według norm panujących w społeczności musi zostać ukarany. Dla ciebie każdy dobry kot biedzie z tobą równy. To razem z tobą w tym gnoju siedzi. Boisz się, że ktoś dalej od ciebie pójdzie. Ty w tym samym miejscu zostaniesz. U ciebie ani odwagi, ani talentu żadnego. Spektakl Gdy przyjdzie sen Teatru Ludowego do Biłgoraja dotarł wraz z programem Teatr Polska, organizowanym przez Instytut Teatralny, który powstał po to, by skracać dystans pomiędzy teatrem a publicznością z miejscowości, gdzie teatru nie ma. Podczas 13. edycji wydarzenia odbędzie się 150 pokazów spektakli w 75 miejscowościach. Zakorzenieni, czyli czerpiemy z historii naszych przodków, to konkurs do udziału, w którym zapraszamy uczniów tych trochę starszych ze szkół podstawowych i szkół średnich. Chcemy zachęcić młodych, żeby sięgnęli do swoich korzeni, poznali historię swoich przodków, miejsce swojego pochodzenia. Wszyscy, którzy zgłoszą chęć udziału w konkursie, będą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach dziennikarskich, a o szczegółach naszego projektu opowie teraz Gabriela Figura. Za każdym z nas stoi jakaś historia, nie ta wielka, dziejowa, ale też ta nasza rodzinna historia miejsca, z którego pochodzimy. Znajomość tej historii poprzednich pokoleń, to jesteśmy o tym przekonani, źródło dużej siły, też poczucia przynależności, też naszych wartości. To, kim dziś jesteśmy w dużej mierze, związane jest właśnie z tym, co za nami. Dostajemy w spadku nie tylko rzeczy materialne, ale też to, co jest nieuchwytne. To są właśnie nasze pasje, nasze poglądy, nasze wartości i coś więcej. Dlatego chcemy bardzo zachęcić młodych ludzi do tego, żeby sięgnęli do swoich korzeni, żeby zatrzymali się, spojrzeli wstecz, poodkrywali historie rodzinne albo historię swojego miejsca. W każdej z naszych rodzin jest bohater rodzinny, czyli ktoś, kto jest, kto był dla nas autorytetem. I to jest pierwsza kategoria w naszym konkursie Zakorzenieni, czyli czerpiemy z historii przodków, mój bohater. Druga kategoria to jest moje miejsce, czyli miejsce, z którego pochodzę, miejsce mojej mocy, miejsce ważne dla mojej rodziny, dla moich przodków. To jest druga kategoria i bardzo chcemy zachęcić młodych ludzi, żeby wzięli udział w konkursie Zakorzenieni, czyli czerpiemy z historii przodków. Najpierw wystarczy się po prostu zdecydować, że to jest dla mnie ważny temat, że to mnie ciekawi, że rzeczywiście chcę wziąć w tym udział, zgłosić się do 15 października. My dla tych wszystkich chętnych zorganizujemy bezpłatne warsztaty dziennikarskie, dział medialny Biłgorajskiego Centrum Kultury, a potem już można rozpocząć swoją pracę. Pracę w tych tematach Mój Bohater albo Moje Miejsce będzie można realizować poprzez nagrywanie w formie wideo albo po prostu pisać. Jesteśmy też przekonani, że moment, w którym ten konkurs ogłaszamy, po tym bardzo trudnym czasie izolacji, pandemii, jest szczególnie też ważny dla naszego konkursu, bo potrzebujemy właśnie się zakorzenić, potrzebujemy tego poczucia przynależności, tego, że jesteśmy z jakiegoś łańcucha, z jakiegoś cyklu i mamy swoich bohaterów rodzinnych, których chcemy pokazać, o których chcemy opowiedzieć. Dlatego ten konkurs Zakorzenieni, czyli czerpiemy z historii przodków, wydaje nam się bardzo ważny, bardzo zachęcamy wszystkich młodych do tego, żeby chcieli wziąć udział w tym konkursie. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich uczniów. Oczywiście szczegóły konkursu Zakorzenieni są dostępne na naszej stronie www.bck.lbl.pl i na fanpage'u Biłgorajskiej Telewizji Kablowej.
Dziękuję za dziś. Tuż po informacjach zapraszam na magazyn kulturalny. Strony ulubione, rozmowy, a dziś gościem jest Maria Dekert. Materiał przygotowany razem z Fundacją Bliżej Pasji to o projekcie, w którym biorą udział seniorzy pod hasłem Zaangażowanie ma znaczenie. A na zakończenie, jak co miesiąc, zapraszam na retransmisję 29. sesji Rady Miasta. Do zobaczenia.